Teraz przed ekrany wzywamy wszystkich miłośników przedmiotów ścisłych. Jest ze mną osoba, która jest reprezentantem Wydziału Matematycznego, bardzo mi miło, Patryk. Twoja działalność wymaga tego, żebyś sam ją przedstawił, także proszę, gdzie działasz, kim jesteś? Tak, więc ja nazywam się Patryk, jestem studentem trzeciego roku informatyki. Jestem także członkiem samorządu studentów, jestem przewodniczącym Komisji do Spraw Cyfryzacji i Nowoczesnych Technologii. Także jestem prezesem Koła Informatycznego Fraktal, gdzie poszerzamy horyzonty wiedzy, dowiadujemy się nowych rzeczy, wspólnie eksperymentujemy, ale tak naprawdę opowiem tutaj bardziej o naszym wydziale matematyczno-przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych, gdzie posiadamy cztery tak naprawdę kierunki, gdzie tu mamy informatykę, matematykę, chemię i fizykę. To jest dla mnie czarna magia. Jakbyś mógł rozłożyć to troszkę na czynniki, czyli co praktycznego robicie, jak działacie, na czym to polega, czy jesteś zadowolony? W praktyce u nas głównie kładziemy nacisk na przedmioty czysto matematyczne. Dla nas teoria jest bardzo ważna, jednakże nie skupiamy się też w 100% na teorii, mamy bardzo dużo praktyki, przez co w późniejszym czasie nie mamy żadnego problemu ze znalezieniem zawodu. I właśnie wracam do tych kół naukowych. Mamy koło też chemiczne, fizyczne, matematyczne, gdzie ci studenci wszyscy grupują się w jednym miejscu, razem poszerzają swoją wiedzę, no i to jest właśnie wspaniałe, to jest bardzo ludzkie podejście na tym wydziale. I za to po prostu uwielbiam ten wydział. No myślę, że to jest bardzo przyszłościowy kierunek i tak naprawdę tutaj osobę studiującą chciałabym zapytać, co cię najbardziej zaciekawiło, jaka jest największa korzyść studiowania, już tak jak powiedziałeś, na trzecim roku jesteś, także możesz się podzielić tym, co cię najbardziej zdziwiło albo zaskoczyło w studiowaniu. Tak, no to zdecydowanie był to moment, w którym zdałem sobie sprawę, jak duża ilość matematyki jest potrzebna, żeby poprawnie wykonywać ten zawód, prawda? Tutaj przez to, że wychodzimy z założenia, że język programowania to tylko narzędzie, głównie skupiamy się na implementacji już wcześniej opracowanych metod. Tak naprawdę bazowe algorytmy i struktury danych, no to są takie rzeczy, na których głównie się skupiamy. Przez co później nasza praca jest o wiele lepsza, wydajniejsza, jesteśmy w stanie bardziej optymalizować procesy biznesowe, tym samym redukując koszty później, tak. Tak już jakąś radę jakbyś miał dać naszym potencjalnym studentom, kandydatom, jakie cechy powinien posiadać, żeby mu było łatwiej i dobrze tutaj takim strzałem w dziesiątkę Wydział Matematyczny. Zdecydowanie nie można się poddawać, prawda? Wszyscy wiemy, w życiu są momenty, w których jest lepiej, jest gorzej. No tutaj pierwszy rok to jest taki okres, w którym faktycznie trzeba usiąść, poduczyć się tej matematyki, głównie analizy matematycznej. Robi ona niesamowity odsiew na pierwszym roku, więc tutaj moją sugestią byłoby głównie skupić się na tych przedmiotach z grupy matematycznej. No i tak naprawdę też warto zachować ten study-life balance, tak? Że nie tylko żyjemy po to, żeby studiować, ale też chodzi o to, żebyśmy mieli życie poza tym. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i zainspirowanie tutaj osób, które kumają ciąg liczb, cyfr, zera i jedynek. Tymczasem to już były wszystkie prezentacje 12 wydziałów, w których mieści się ponad 100 kierunków. Także dziękujemy wszystkim rozmówcom i wszystkim osobom zaangażowanym w Dzień Otwarty. Cały czas zapraszamy, to już ostatnie chwile, aby zwiedzić stoiska wydziałów, a my widzimy się jeszcze na chwilę, za chwilę.